korytarzem boiska Moj Gomez, wycofanie, będzie szansa i nie jest ona wykorzystana, jeszcze nie koniec, jeszcze się kotłuje bardzo mocno, ale nie ma cały czas strzału na bramkę Manolo Reyny. Poradzili sobie z tym jakoś zawodnicy. Wanda Metropolitano, ten mecz jest zremisowany 2-2. W tragicznych wręcz okolicach. Do Pervisa Estupiniano, on dołożył dość sporą cegiełkę przy tym awansie do Primera División po sezonie 18-19. Kubo, świetny odbiór piłki, ale dopiero teraz pokazuje się Kubo, ale przegra ten pojedynek, faulując Pervisa Estupiniano. Pervis Estupiniano to jest taki koń do biegania, żelazne płuca, w ogóle bardzo rzadko się męczy. Zdecydowanie lepiej dla niego grać się w takim zestawieniu. Bulajedia, także Arnautem Danjumą. Obaj to nie są tacy napastnicy. Stripa noga, jeżeli Salva Sevilla, to piłka odchodząca prawą. Salva Sevilla, dośrodkowanie, dobra piłka, szansa! No i zmarnowana przez Fernandinho. Złe to przyjęcie piłki. Mógł decydować się na strzał od razu, nie bez przyjęcia z pierwszej. Tym razem Kubo lewą nogą, tym razem lepiej formacja defensywna. Villarrealu przeszkadza sędzia i oczywiście gramy się. Kubo, dobre przyjęcie. Estupinian. Radził sobie z tym doświadczony golkiper. Dani Rodriguez, mało widoczny w akcjach ofensywnych. Dani Rodriguez, strzał z dystansu, ale pudło wykonał. O, i prasa skupiała się też na Trigerosie, który przecież był w Villarrealu. Manu Trigueros, przyklejony do niego Pablo Maffeo, który z zawodników okaże się sprytniejszy. Sędzia nie użył gwizdka. Kubo dobrze przetransportował piłkę. 6 lat w Villarrealu spędził, że z Gerardem Moreno gra się bardzo łatwo. Wystarczy znaleźć się. Gramy z La Ligą, a więc będzie musiał znów jakoś improwizować. To właśnie Maffeo był podstawowym. Balearów zmniejszył to. Danjuma, ale później już błyskawicznie stracił. No ma problem z tym dłuższym utrzymaniem się przy piłce. Może teraz Kubo. 20-letni Japończyk cały czas, ale już otoczony przez dwóch piłkarzy Villarrealu bez faulu. Koklę, Salva Sevilla, ale wraca do tej sytuacji jednak sędzia tego meczu. No rzeczywiście atmosfera zrobiła nam się. Momentu gry. Jaume Costa, Kubo przeniósł się na lewą flankę. Etienne Capu, ale w kluczowym, newralgicznym momencie zabrakło dokładnego odegrania. Ruszamy w drugą stronę. Ndiaye, Kubo. Za moment wpadnie pole karne. Ndiaye, podobnie jak Kubo z piłką. Kubo przed pole karne, strzał! Ale nie ma bramki dla Majorki. Ale to była wreszcie akcja kreślona w odpowiednim tempie, z dobrą dynamiką. I kończył to wszystko Dani Rodriguez. Bardzo dobra akcja, wszystko zrobione w tempo. Tutaj świetną decyzję podjął Amat, aby oddać tę piłkę do rozpędzonego Japończyka. To było w tym momencie. Kubo poradził sobie świetnie, bo rozejrzał się, zobaczył, gdzie są jego koledzy. No i świetnie wystawił piłkę Daniemu Rodriguezowi. Trzymaj się. Pau Torres, ale prosto pod nogi Kubo, Baba, Dani Rodriguez do Fernandinho, Fernandinho, ale nad bramką ten strzał. Kolejny raz pokazuje się w tym meczu Fernandinho. Bardzo ostry kąt, nie była to komfortowa sytuacja do uderzenia na bramkę, ale... Obie drużyny już w tym sezonie potrafiły zachować dwukrotnie czyste konto. Pervis Estupinian zaskoczył strzał, który zakończył swoją drogę na boczu. Przez którą praktycznie stracił poprzedni sezon. Fernandinho, Salva Sevilla, podanie, które przyspiesza akcję Majorki. Kubo, zabrakło dokładności, jeszcze Amat Ndiaye, dobre wycofanie w kierunku Jaume Costy. Parejo, Pervis Estupinian, wraca za nim Kubo. Danjuma i Bulaje, zamieszania, dynamiki, szybkości. Lago Junior czeka Kubo na podanie w środkowej strefie boiska. Kubo, Salva Sevilla, Salva Sevilla, lewa noga. Ale dobrze na Majorce. I te ekipy, które awansują z Segunda Division, mają dodatkowy plus w postaci zbudowanej struktury. Piłkarze wiedzą, co mają robić i gdzie być na boisku. Bez Paulu, Popi. Takie Kubo osaczone. No i to może być rzeczywiście problem. Kolejny piłkarz z formacji defensywnej.
Absolutnie nie. Pozazdrościmy wyborów przed następnym meczem trenerowi Majorki. No chyba Luis Garcia Plaza. Ten ciężar gry przeniesiony na drugą stronę i odcięty od piłek jest młody Japończyk. To może być niesamowite. Dysponuje chyba jedną z najlepszych kadr w historii. Na pewno trzecie najdroższe okienko transferowe w historii, ale o tym może za moment, chociaż to jest znaczące pudło w wykonaniu Sastre. Tylko w sezonie 18-19. O drużynach, o których dużo mówiło się przed rozpoczęciem tegorocznej kampanii, że to będą drużyny ofensywne, ale teraz akcja Majorki, zagranie w pole karne. Jeszcze Kubo, cały czas piłka na lewej nodze. Kubo, dobra kontrola nad piłką, strzał. Wybija teraz defensywa Villarrealu. Jest szansa na kontratak, czy to wykorzystają? Od początku, kiedy pojawił się na murawie, Kubo. Teraz Dani Rodriguez wypatrzony w środkowej strefie boiska. Ruszył Sastre. Trójką, nawet czwórką ruszy Majorka. Dośrodkowanie, pole karne! Hopi! 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 Majorka nie prowadzi. Wciąż 0-0, bo mamy offside. Ale to też pokazuje, jak niewiele potrzeba Majorce. Trzy podania, kontratak, dośrodkowanie ze strony Sastre w pole karne. I na Majorki Rodriguez. Dani Rodriguez inteligentnie do Kubo. Kubo, piłka na prawej nodze, ale spokojnie może odetchnąć Geronimo Rui. Ale zobaczmy teraz. Pomysł, aby zagrać do lewej strony Hopi. Zostawiał troszkę za lekko do Kubo. Ma pretensje Dani Parejo, że sędzia użył gwizdka, że zobaczył przewinienie na 20-letnim Japończyku. Majorki. Moj Gomez. Świetnie wtrącił się w tę akcję. Baba odzyskał. On bierze się za kreację. Hopi opuścił sektor pola karnego Villarrealu. Matthew Hopi, Kubo zagrał do Japończyka, ruszył do przodu Hopi. Matthew Hopi, Kubo. Nie było miejsca do oddania strzału, może rozpędzić się Dani Parejo podaniem. Zagranie na lewą flankę. Pino. Już Villarreal w polu karnym, ale powstrzymywane Pino. Świetnie, teraz Hopi, no widać, że ma duży luz Amerykanin, Kubo, czeka z podaniem Kubo, ostatecznie jakiś profit jest dla Majorki, bo to stały... Traktuje zawodników, z którymi wiązała dużą przyszłość, przypomnijmy, Kangin Lee to miał być wielki talent na miarę tych największych zawodników La Liga, po czym okazało się, że